Siemanko, witam was wszystkich serdecznie. Zabieram was dzisiaj w podróż, Sarara Team Montour, także lecimy dzisiaj do Michała Mateli, do Szczecina. Zapraszam na materiał z tego wyjazdu. Mamy parę punktów na mapie do odwiedzenia. Lecimy. Mamy z boczku tam prawej kontorek taki fajny właśnie na sprzęty. To przydzielamy sobie w godzinach wieczornych, kiedy jest największe obłożenie, a nie ma potrzeby aż takiej dużej sali, to przydzielamy to taką firanką. To też się fajnie sprawdza, nie? Co jest fajne, że jest dookoła przeszklona szyta sala. Tak, dużo światło pada, zajebiście. Że... To chciałem powiedzieć w ogóle w pierwszej kolejności, że mówię, że zajebiście jak światło dzienne pada, nie będzie z oczu od... Całe życie bijemy się po jakich, biliśmy się po jakichś kurde piwnicach, bunkrach i tak dalej. Tak. I wiesz, czasami było tak, że w okresach jesienno-zimowych wchodziłeś jak jest w miarę jasno, wychodziłeś jak już jest ciemno, to był chyba dramat, nie? Salka sparingowa. Pięknie. Wiesz, to jest fajne na przykład... To zajebiście nam zaprojektowali, nie? Nasz kolega z Brygasta, Maciej, to jest porządek. Mega praktycznie. Trenowałem gdzieś na piętrze, wiesz, to też przy okazji, że wiesz, metodycznie, że za kimś idziesz, możesz jak rywa, który się cofa, nie? To faktycznie ma za nim też iść, nie? No tutaj wiesz, dwóch wchodzi, jeden wychodzi, nie? Super. Klateczka. Wykorzystaliśmy jak po prostu architektonicznie tą zrobiliśmy w taki sposób laktan, że oktagon, który by po prostu zmieścił. Zostaną się tam, tak. Ona nie jest twarda, nie jest za miękka. Tak. Odczuwam satysfakcję zawsze dumę, jak pokazuję. Lata doświadczeń o bycia się też z różnymi klubami i po prostu zgapienia tego tutaj, nie? I właściwie na chwilę obecną potrzebujesz delikatnie odrdzewieć, nie? Tak, żeby, albo inaczej, by nie zardzewieć, wziąć walkę. No tak, sam wiesz, jako zawodnik, który cały czas walczy, że takie przestoje po prostu dobrze nie wpływają na naszą dyspozycję, nie? Thank you.
Super, no. Zdrowia pragnę. Zdrowia mało. Może inaczej. Cały tydzień wymywania. Prasa wylecz. Ale naprawdę ogromna przyjemność mam. Moja przyjemność, zajebiście. Idealnie wyciągnięty schowany za lewym barkiem, jak się tu kurwa bujne. No. I wiesz, tu z lewym. Tak. Na wysoki, nie? Dokładnie. Każdy wysoki jak pies, a ty się tu kręcisz wokół mnie, już, to on kurwa wiesz, myśli, gdzie ty jesteś kurwa, i zawsze. Też masz pozycję łatwą do obalania, jak już mnie zachodzi delikatnie za plecy, nie? No. I podobną rzecz zrobiłem, przyzwyczajam kogoś do czegoś. Tak, to też było super, no. Tak, i zaraz ci za tylnią nogę. Ja nawet w K1 robię na podcinkę, że patrz, hop, bije, ale korzystam z tego, że moja noga jest koło twojej. I zaraz idę i hop. No właśnie teraz ten falaskę jest fajnie, bo on tak, on robił coś takiego, on wchodził ciusami, nie? To no. Wchodził ci do nogi, no. Ty żeś to bronił, powiedzmy, ta biodra do tyłu, no. On od razu stawał, ale kurwa, on w taki, no. On jest porozciągany, no. Nogi ma takie, kurwa, nie? Kopytanie. A on ci kurwa w pół dystansie, kurwa, ma wachę na głowę wsadza, nie? To jest kolejna rzecz właśnie ważna, bo jestem w ogóle lewonożny, nie? Nie, mówiłeś, kiedyś mi historię tak, no, tak. Jak już sejmie tu, ja stąd kopię haja na głowę, nie? Na ziegarnik zobacz. Gdzieś? Tam gdzieś. Gdzieś na tonek, nie? Stąd, nie bez żadnych przekroków, bez tak, niczego. Tak. No. Gdzieś tam jest błąd. Powinien się tylko to, że jest taka moja predyspozycja do tego, że kurwa tą lewą nogą jeszcze wyciągamy. Masz tak biederko, bo którzy mogą tak. No dokładnie, że już tam są na tyle elastyczne. Są też rzeczy, które po prostu lubię robić, jak ty mnie idziesz do mnie. Więc patrz, to zgadaliśmy, że jak ty idziesz, z lewym wrocem, trafnie lewym. Idziesz za każdym razem. Takie typowo kibicerki, nie? Typowo, nie? I to nie jest kopnięcie mocne siłowo, tylko ja to tak częściej w ogóle używam takiego sformułowania, że czasem ja świadomie psuję technikę. Bo kopnięcie nie ma być kurwa techniczne, ma być sytuacyjne. Bo jeśli ty sobie kopnie gdzieś tutaj, i ja teraz mówię, kurwa, muszę, chcę kopnąć z tego prawego doła. I otwieram książkę do lokików na 35 stronie. Tak, i kopnięcie lotu to jest praca na nodze podporowej. Wypuszczę biodra przód. Nie ma miejsca. Świadomie walę tego totalnego złamasa. Ja to mam antylow. Cofam biodra. Gdzieś stąd. Ale ja powiem ci szczerze, że robię tak instynktownie. Nie dlatego, że jestem takim kurwa kotem, tylko z racji z tego, że ja jestem frontalnie nastawiony do przeciwnika. I właśnie chcę tutaj, to żeby kurwa, nie mam czasu, żeby się wyprostować tak. Teraz kurwa i to co mówisz kurwa, tak. Pociągnąć, gdzie teorię mam, nie? Ale no. Ja sobie wolę chodzić tu tak, i tak dokładnie. Jak troszeczkę jak piłkę kurwa. Dokładnie. I teraz fajnie, no. Bo oglądałem ostatnio Bartka Batry, no. Seminarium z Kiszenką. No. I on mówi, to biodro siłą ci ucieka tak. Tam, nie? Tak jest. On mówi, ja kopię troszeczkę i to musi być jak bat. A ja to samo, że mam tego swojego sformułowanie, patrz. Dam ci pełną dowolność, ale podpowiem pewne narzędzia, co byłoby zrobić najlepiej. Ja stawem skokowym, w sensie wbiję prawie tu pod kolano. Mhm. Ja jeszcze bardziej cofam biodro, już, wiesz, właśnie po takiego soccer kicka. Soccer kicka, takiego patrz, takiego postawię się delikatnie. Mhm. Patrz. Patrz. Takie właśnie, tak, cofam dupę i takie właśnie taką hokejkę jeszcze. Tak. To jest tył pod nogę, nie? Weź sobie do mnie tak spróbuj. Biegam. Jeszcze bardziej cofnij. O, o właśnie, gdzie to zajebiste to dostanę. Na nogę, kurwa. Czuć odrażu, nie? To jest to rozpiniłem, nie? Tak, dokładnie. Tak samo jak staram się iść takim ciągiem przyczynowo-skutkowym, nie? Jak walę prawie prosto, to siedzę na lewej nodze. I chcę to wykorzystać, żeby kurwa właśnie robić takiego wewnętrznego lukika. Ja tam bardzo się złapałem, że traci równowagę. Tak, tak, tak. Ja mam świadomość tego, co się stanie. Tak mówię, jak walę prawie, patrzę głęboko w oczy, nie wiedział, co się dzieje. Jeb, może złapać za głowę. Jak był ten zajebisty taki brazo, który co podciął kopa, jeśli mówię. Tak, ale on zrobił z tej samej nogi. A, no tak, faktycznie. No. Patrz, patrz, jak ty do mnie idziesz lewym, to ty przez ułamek sekundyczka idziesz lewym, obciążasz nogę w powietrzu. Przepraszam, przepraszam. Hop i tak. Bum, o. No nie, to jest no, tak... to jeszcze jest wyższa szkoła jazdy. A mi się wydaje, że mogło być tu dużo więcej farta niż chyba niż planowanej akcji. Bo to jest taki ruch, nie? Hop, ale... musimy już złapać na podcięcie. Nie, no bo tam hop cały czas napierał, mniejszy był. Tak, więc jak on idzie, ja ma tą nogę w powietrzu, łup, bum. Ja bardzo dużo z tego korzystam, patrz, jak biję prawy prosty, to ty prawdopodobnie siedzisz na tylnej nodze. Ach, przepnę cię, siądź na tylnej nodze, no i przyjmiesz, patrz, przyjmiesz, nie? Siedzi na tylnej, masz ciążoną lewą. Tak. A to powiem, że jak się zapierdolę, to nie stoi się, że chciała zostać pozycję. Otwieram biodro, widzisz, patrz. Mhm. Prawa stopa delikatnie do boku, ale to bardziej kopnięcie cały czas na skoku. Ja w pierwszej kolejności bardzo wyraźnie to przerysuję. Ja w tym wszystkim mam dużo mniej czasu, ale żeby to zmieścić, patrz. Nie odstawiam nogę, ląduję i kopię z tej niewygodnej pozycji, tylko chopa, jak jestem w powietrzu. Tak, tak, tak. I to się wszystko dzieje w tym ruchu, bam. Tak. W tym króciutkim ruchu. Ty po prostu już masz taką ciągłość wyrobioną, tak, bo się tutaj nic nie przypinasz, tak. Kurwa, tylko idziesz bum. Tak, dokładnie, dokładnie no. Tak, nie?
Jak więcej wydarzy z rywalem, najczęściej już zostaje przy nim i jeb. Musisz sobie przeanalizować pół dystansie na pewno te kopnięcia. To nie, to w ogóle, to mówię tak, powiedziałem ja sobie. Ja wiem, ale mówię już tak też moja taka sugestia. No nie? Jasne. Bo jak będziesz MMA, no to jednak te... Właściwie prawie powiedzmy sobie, że ja się tego nastawiam, że nie ma specjalnego pół dystansu. Pracy w pół dystansie są dwa ciosy i się zaczyna coś dziać. Tak. Nie ma tego, co my tu przystoimy. Oczywiście do dzisiaj mogliśmy sobie pozwolić. Ja chciałem jakby tu zaznaczyć swoją kurwa też swój ząb, no. Żeby ci pokazać, że nie jestem tylko chłopem od parteru, ale faktycznie taki ja mam świadomość mało, tego, że tak. Bo ja w momencie, kiedy ja sobie podchodzę tu, to ja już od razu... Ale to już, tak to wygląda, nie? No, tak. Od razu po prostu na pełnej bizie. Mam tylko świadomość, to jest taka nawet po prostu ty wszyscy to, teorii, no, oczywiście, tak. Bo nie ma, że rotacja, że przyjmie, nie ma, nie, no, wiem o tym. To jest cała walka jest tu. Tak, i wiesz, mam dystans. Musisz też troszeczkę zweryfikować całą sylwetkę w walce, nie? Bo ty jak się biłeś, no to jesteś taki typowo tu, nie? Tak. Tu wszystko jest takie luźne, właśnie tu masz, to ci daje te luźne też biodra, nie? A tu jak chcąc, nie chcąc, troszeczkę będziesz musiał stanąć na tej przedniej nodze bardziej, nie? Troszeczkę się tutaj złamać, że będę mógł z nim walczyć. Nawet troszeczkę bardziej boksersko niż tak, bo o, tak, widzisz, już obniżyłeś te nogi, dlatego że jak ja będę szedł po tą girę, to ty masz łatwość zabrania. Tak. Po prostu zabronienia tego i ręką weź, jak już chodzi do nogi, widzisz, nie? Ale przecież to cię nie kosztuje dużo energii, a zaraz jak ty wejdziesz, ja obronię i już możesz robić swoje. Mogę podejść do tej walki, którą walczę, więc musisz dużo posparować i z takimi ludźmi, którzy będą próbowali cię obalić i znaleźć ten, wiesz, ten zajebisty kompromis pomiędzy tym, co kurwa ty dotychczas robiłeś, a tym, żeby kurwa im utrudnić zadanie, nie? A są takie momenty, gdzie ja specjalnie właśnie przyjmuję kompozycję, nie? Tak. Sobie czekam, bo są dużo widzenie, czy na walki. No specjalnie podpuszczam cię pod pewne techniki, żeby na nie zareagować. Ale ja też lubię siadać na tylną nogę, czekać z mocnym ciosem, kurwa, i oni sami wchodzą, nie? No. Nawet jak mocno widzę, że we mnie wchodzi mocno ciosami, tu, takim krótkim tu, kurwa, albo podwrótkiem. Ja mam takie właśnie swoje hasło, że ciężar ciała, który siedzę na lewym prąd, w lewej nodze idzie do lewej ręki. Ja się odbijam. Prąd, który jest z prawej, idzie do prawej łapy. I właśnie na tym patencie często właśnie bawię się tym przenoszeniem ciężaru ciała z nogi na nogę. Nie, to fajnie, bo to czuć. I naprawdę, mimo to, że nie uderzałeś mocno, to ja poczułem poparcie tym ciałem, nie? Tak, że to ze spodnego skrętu, nie? To jest właśnie to, nie? Tak, praca właśnie całego ciała, nie? Ja mam tą wadę, że czasami jeszcze za bardzo próbuję taki efekt wywołać tego siły ciosu, ale nie tym biodrem przerzuceniem ciężaru ciała, tylko właśnie siłą mięśni, nie? Samo łapy, bo, nie? Bo wiem, że mam tam świadomość tego, tylko prąd, że to się szybciej kończy ten prąd, nie? Tym bardziej w walce. Wiesz, jak to jest, im bijesz luźniej, tym nie to męczy, tym jest mniej widoczny dla rywala, tym jest kurwa silniejszy tak naprawdę, nie? Bum! Oczywiście, tak. Im luźniejszy cios, nie? Im mniej czytelny tam jest. Tak, dokładnie, mogę powiedzieć. Widoczne, wiesz, męczy chuj, potem bum, bum, bum. Luźniutkiego lewego, ale się cieszę, no. Oddaję głos gościowi. Pierwsze koty za płoty razem z Tomkiem. Super dla mnie, była przyjemność wymienić doświadczenia z tak utytułowanym i wybitnym zawodnikiem w stójce. Były kopnięcia, były uderzenia, były też elementy MMA, więc dlatego pierwsze koty za płoty MMA Tomek ma już za sobą. Mniej więcej liznął, z czym to się może wiązać. No dla mnie naprawdę ogromna przyjemność, fajnie powymieniać pewność siebie w mojej walce po zabaweczkach z takim zawodnikiem jak Tomek, to naprawdę super. A jak to się mówi, jak się uczyć, to od najlepszych, także dziękuję za każdą cenną radę. Również moja przyjemność i nie ma nic lepszego chyba niż łączyć przyjemność z pożytecznym. Także słuchajcie, ja gdzieś tam za kamerą już tutaj Michałowi to chciałem się troszeczkę odegrać, pokazać parę sztuczek, które miejmy nadzieję się sprawdzą w walce, która jest już za tydzień. Po tym filmikiem wrzucamy też link do zakupu pay-per-view, nie mamy możliwości zobaczyć tego w publicznej telewizji. Zapraszam wszystkich do kibicowania przed monitorami. Jak wiemy, gala studyjna, tu gdzieś pod nami jest link do wykupu pay-per-view. Czyli co, trzymamy kciuki za Michała, jeszcze raz ode mnie. Dziękuję. Mocno trzymam kciuki. Do zobaczonka.